To jest Tomek Piwoński. Zarządza funduszem inwestycyjnym. Za chwilę go lepiej poznacie. Kilka lat temu wpadł na pomysł giełdy krypto, która płaci użytkownikom za składanie zleceń. Wtedy jeszcze nie było technicznych możliwości, żeby to zrobić. Ale dzisiaj to może być projekt, który wywróci rynek krypto do góry nogami. Ciekawi? Nie lubię ryzyka, chciałem wejść w rynek krypto. Pomyślałem, że dobrze by było skupić dużą liczbę opcji, które pozwalają z bardzo ograniczonym ryzykiem zarobić, zarówno gdy rynek krypto pójdzie do góry, jak i wtedy, kiedy spadnie. Niestety opcje były bardzo drogie. W związku z tym wymyśliłem giełdę, która płaci użytkownikom za składanie zleceń. I dzięki temu może traktować te zlecenia jak opcje. To był świetny pomysł i tak powstał Dark Pool. Teraz potrzebowałem tylko kogoś z rynku krypto, kto poprowadzi ten projekt. I tutaj pojawiam się ja. Kiedy obejrzałem program Tomka o Dark Poolu i policzyłem tokenomikę, pomyślałem, że to jest świetny pomysł. Wziąć model Blacka Scholesa, zastosować go do wyceny zleceń i tak skorelować przychód giełdy z tokenem, żeby wpływać pozytywnie na jego wartość. Genialne. Ale po kolei. Dark Pool to pierwsza na świecie giełda, która płaci użytkownikom za składanie zleceń. Pewnie się teraz zastanawiacie, jak to jest możliwe. Chodźcie, coś wam pokażę. Wyobraź sobie, że masz wielki diament i chcesz go sprzedać za 1 000 000 złotych. Przychodzisz do jubilera i dostajesz taką propozycję. Jubiler zapłaci ci z góry 100 tysięcy za prawo do sprzedaży tego diamentu przez 3 miesiące. Ale deal jest taki, jeśli sprzeda za więcej niż 1 000 000, to nadwyżkę bierze dla siebie, a ty dostajesz 1 000 000. Natomiast jeśli nie sprzeda, to po 3 miesiącach zwraca ci diament, a ty zatrzymujesz 100 tysięcy. W tym przykładzie jubiler to jest Dark Pool. A diament to jest zlecenie. I dokładnie na takiej samej zasadzie, jak jubiler w tym przykładzie, będzie zarabiać giełda. Teraz pewnie zadajecie sobie pytanie, no dobra, okej, a co jeśli rynek pójdzie w niewłaściwym kierunku? I tutaj pojawia się model Blacka Scholesa i przewaga statystyczna. Giełda jest tak skonstruowana, żeby wygrywać w długim terminie. No dobrze, ale przecież giełda może mieć pecha. I dlatego na pokładzie mamy Konrada, który jest mistrzem od wyceny instrumentów pochodnych i właśnie od zarządzania ryzykiem. I opowie wam, jak zawodowcy liczą ryzyko. To równanie prezentuje potencjalne ryzyka ponoszone przez Dark Pool, utrzymujący portfel opcji. Głównym źródłem ryzyka jest zmienność. Dark Pool zamierza zbudować model zmienności, wykorzystując technologię uczenia maszynowego oraz dane on-chain, zapewniając najlepszą wycenę. Jednocześnie będzie najwięcej zarabiał w okresach wysokiej zmienności. Dzięki temu token DPX będzie wykorzystywany jako narzędzie zabezpieczania ryzyka inwestycji kryptowalutowych. Ryzyka są zabezpieczone i giełda jest skonstruowana w taki sposób, żeby zarabiać w długim terminie. Co robimy z tymi środkami? Większość środków, które giełda zarobi, odkładamy do specjalnego pula, który jest przeznaczony na staking. A my konstruujemy staking w taki sposób, żeby API ze stakingu było jednym z najlepszych na rynku. Żeby było jasne, my nie jesteśmy właścicielem projektu. Jesteśmy spółką software'ową, która zbuduje giełdę. Podpisaliśmy list intencyjny ze strategicznym inwestorem, który zostanie liderem projektu i nada mu kierunek biznesowy. Tomek w jednym ze swoich nagrań na Kompariku opowiadał o tym, że jest we Francji i domyka partnerstwo. Zresztą sam wam o tym opowie. Zainteresowaliśmy naszym projektem firmę, która osiągnęła międzynarodowy sukces ze swoim projektem DeFi. Umówiliśmy się z nimi tak, że to oni wprowadzą produkt na rynek, a naszą rolą będzie dostarczenie oprogramowania oraz odpowiednich algorytmów. W zamian za to otrzymamy udział w zyskach z tego projektu. Dark Pool One to spółka software'owa, która zbuduje giełdę. Będziemy mieć ekspozycję na tokeny projektu, a także prawo do części przychodów giełdy w ramach umowy serwisowej. Tworzymy projekt, który ma silne założenia fundamentalne i jest nastawiony na długoterminowy przychód. Właśnie rozpoczynamy crowdfunding. Możesz do nas dołączyć, możesz zostać inwestorem i mieć wpływ na rozwój tego projektu. Sprawdź nasz pitch deck, przeczytaj light paper projektu i zapraszamy na pokład. Rookie minus 10, 9, 8, 7. Booster ignition and liftoff of Shuttle Endeavour.